Witam Państwa bardzo serdecznie. Półfinał Mistrzostw Świata 2018 League of Legends w Korei Południowej. Super mocne linie i nieodpuszczanie rywalowi. No, Pets nie ma błysku, zobaczmy. Ale z tego wyjdzie, Ningowi udaje się go złapać w kleszcze. Do tego jeszcze jest oczywiście tutaj Baola. Perks nie jest w stanie wytrzymać takiej ilości obrażeń. Kombinuje. Pojawi się balon, ale Ning. Problemem może być Ning. Obaj zawodnicy mają do dyspozycji swoje umiejętności ostateczne. Jest już zaznaczenie od Baolana i wejście w Jarnana. Pojawia się Jankos, którego nie spodziewali się zawodnicy Invictus Gaming. Sypią się kolejne obrażenia. Udaje się tam wykluczyć Ninga. Biegnie, biegnie Ruki. To mogą być problemy. Ten jeszcze zajął się oczywiście tym pinkiem. Będzie obijał, ale... Nie. Jedyna moim zdaniem opcja do G2 to teraz przekimać do Barona i zrobić walkę. Okej, okay, to by była tragedia, jakby to jeszcze druga walka. I to może nie... To jest ta walka, być albo nie być. Wejście od Vadida, czy uda się jakoś to odwrócić? Jankos mocno tam naciska teraz na Ninga. Ten wciągnięty do walki udaje się z tego wyjść. Ale jeszcze jest zatrzymany. Czy Perksowi uda się jeszcze kogoś tutaj wyłapać? Może to będzie Jackilow, może to będzie Baolan. No niestety. Invictus Gaming wycofuje się z niefaworyzującej ich sytuacji, nie musząc używać ale nic. Zobaczcie, co tutaj się teraz dzieje. Jankos próbował wziąć czerwone wzmocnienie i czy uda mu się wycofać? Trochę wątpię. Ning mocno na niego napierał i to on ściąga teraz eliminację. Perksowi udaje się z tego wyjść, ale jeszcze Vadid wyłapany! Dzięki bardzo darmo, wiesz? Ale po prostu bez Barona tak wejście... No nie wolno tak, Tomku! To nie jest wolność Tomku w swoim domu! Ale zobacz, co robi Ruki, bardzo szybko spływa ta chyba wieka. Wolno, Fryderyk. Dodatkowo jeszcze jest tutaj Ning oczywiście, jeżeli Jackilow włączy się do tego oblężenia, to może być ciekawie. Perks próbuje jakoś wypchnąć Invictus Gaming, na razie się to udaje. Ta wieża jeszcze stoi. Ale bez przychodzi, Barona! Przychodzi kolejna fala i zobacz, że oni cały czas naciskają, faktycznie, nie ma tam Barona. G2? A oni czują się bardzo dobrze, zobacz, ta wieża bardzo szybko spływa! Jest jakaś odpowiedź od G2! Udaje się tam wyłapać Ninga, więc kupili trochę czasu zawodnicy europejscy, więc udaje się tę wieżę ocalić. I ja uważam, że to chyba był minimalnie błąd, że IG próbuje jakieś oblężenie to robić. Stron, czy to jest bezpieczniejsze? Też nie uważam, żeby tak było. Dają czas. Zobacz, zobacz, co robi Jackilow, mocne bardzo wejście od niego. I to jest sygnał błyskawiczny dla Ninga, który łapie trzech zawodników G2. Już upada Kjarnan, już upada Vadid. Czy G2 zdąży jakoś obronić? Udaje się Jankosowi jeszcze wyłączyć Ninga. Teraz to jest czas dla Perksa, to jest czas dla Wundera, żeby coś zrobili. Ale obawiam się, że to jest tylko rozpaczliwa obrona. Najważniejsze, że udało się zlikwidować Ninga. Teraz jeszcze Baolan stara patak, ale nie! To Wunder spływa. Panowie, to może być druga. Zobaczcie, że już połowę punktu wytrzymałości ma wieża, a teraz jest wejście od Ninga. Vadid. Minimalny poziom zdrowia, dodatkowo Perks próbuje jeszcze jakoś naciskać na Jackilowa. Ratuje się oczywiście swoją umiejętnością ostateczną. Co robi Vadid jest już na fontannie. Wunder. Ale Wunder samotnie na czterech zawodników IG. Przyjmuje na siebie obrażenia, ale udaje mu się jeszcze chwilę ustać. Tam była zagrana... Ale to Ruki! W tym momencie zrobił Ruki. Całkowicie wyjaśnia sytuację. Zawodnicy Kjarnan mocno naciskani. Udaje się na szczęście Rukiego na chwilę jeszcze powstrzymać, ale zobaczmy. Teraz Jackilow nie próżnuje. Ning również, Baolan również. Na szczęście ta fontanna jest blisko. Może G2 jeszcze zdąży jakoś zresetować. Może zdąży jeszcze odeprzeć jakoś ten atak. Na to wygląda. Nexus wciąż stoi. Oni wciąż będą się bronić. Gra, w której jeżeli tak będzie grało IG, to przegrają tę walkę przy Nexusie, wtedy przeciwnik robi Barona i wraca. Wydaje mi się, że jakby normalnie IG przed otworzeniem tego inhibitora i Nexusa zrobiło Barona, tak jak teraz, bo i tak gdzieś jak musieli zrobić tego Barona, to wtedy jeszcze łatwiej by było dla IG zakończyć tę grę. Tu nie ma mowy o jakimś rozwidlonym nacieraniu czy naciskaniu na inne inhibitory, bo Vadid idzie po zwycięstwo, chociaż jest Vadid na skrzydle i może uda się to jeszcze jakoś rozwiązać. Ning wciągnięty do walki, ale widzimy, że on tę walkę tam wygrywa. Ale... Vadid już upada, zobaczmy, Deshai i Ning wykorzystują tę sytuację i są w stanie zniszczyć trzech czy czterech zawodników G2 naraz. Szanowni Państwo, to jest 1-0 dla Invictus Gaming, które bez najmniejszego problemu wyjaśnia G2. Bo to była tragedia. Każda linia przegrała. To rzeczywiście wyglądało, jakby Illuminar tutaj grał szybko IG na Mistrzostwach trochę Świata. Trochę tak. Nie umieszczając tutaj Delrodowi z naszego biurka, ale... Loża komentatorska, wspaniała trójka, ich troje, zmieniła się w loże ciśnięcia i HG i Delord. Ja nic nie mówię, wiecznie hejterzy, wiecznie zła opinia, ja nie będę mówił nic. Jakiego Herosa innego byście widzieli w tej kompozycji? Uwzględnijcie oczywiście bany, tweetujcie do nas, Dawidzie. Worcy z Polsatem, proszę bardzo, ale... Albo na czacie możecie nawet... Nie, i osoby oglądające w telewizji nie mogą na czacie.
Delordzie. Kochanie, ale... kochany Dawidzie, ja chcę rzucić monetą, tylko dobrze, tego bujaka zgubiłem. Szybko, dobrze, to jedynka groszy. Niech będzie, jedyneczka. Tutaj Henryk, proszę bardzo. Dobra, szykuj już monetę. 50-50. Monetka przyszykowana. Rookie versus Perks, tak? Tak no, samo? Dobra, niech będzie. Czy, ale co chciałeś? Co chciałeś innego? Wiesz co, nie. Rookie, reszka, orzeł, Perks. No i super. Dobra. Okej. Okay. Jest Ruki. Jesteś bezlitosny. Ruki znowu. Znowu Ruki. Nie podoba mi się to. Moja dobry. Moneta mi przeszkadza. A mi się podobają dosyć drafty. Zobaczymy, czy naszej świętej trójcy też przypadły do gustu. Co tu dużo przedłużać. Ich troje przed wami. Nie no, Dawidzie, chyba trochę nas przeceniasz. Ich troje... Ja wyglądam bardziej jak Zenek Kozioł, aniżeli członek zespołu. Ja to jestem taki trochę Michał Wiśniewski. Wiesz co? A weź zaśpiewaj Kajne Grenze. Co? Nie. Dobra, panowie, jesteśmy już na Summerstreet. Kim, kogo ja tu zgubiłem? Sabor. Minga, tak. Ale no, wszyscy są słabi. Za chwilę wrócimy do tego wątku, bo Perks próbował swój... Jest jeden za jeden? Nie starczyło tam obrażeń od podpalenia, a więc... Ale to może być z Gaming w trzeciej minucie już zaczyna z pierwszą eliminacją. Teraz Jankos będzie próbował jakoś odgryźć się. No to zbliża się nim. Ale on ma do dyspozycji swojego flesza i świetnie teraz ogrywa, czy zabierze ze sobą Wundera. To jest bardzo ciekawe pytanie. Brakuje mu many, pojawia się Ning. Może jeszcze zdąży jakoś wyrównać tę sytuację. Jankos straszliwie powijany, ratuje się swoim flaszem. Nie udaje się tam zatrzymać Ninga. No ale zawodnicy G2 już bezpieczni. Ale to jest solo zabójstwo, w tym samym czasie na dole Hjardan radzi sobie całkiem nieźle z Vadidem. Bardzo poobijany Baolan. Vadid, to się leży, ale Vadid zaryskuje! Udaje się! A więc to jest eliminacja dla górnej supporta. Linii sytuacja trwa. No i pojawia się Wunder, Ning wciąż tutaj nie odpuszcza. Jankos pobijany, daje się wciągnąć, czy on tutaj padnie? Jeden auto atak wystarczył Ningowi. Po co on tam w ogóle wchodził? Tu nie było potrzeby. Mógł cofnąć się, bo po prostu pod wieżą. Po co on się tam... No nie wiem. I bardzo dziwnie nam się ta gra zaczyna. Nie winię do końca Perksa za to zagranie wcześniej, bo gdyby tam nie było Ninga, to Perks by złapał eliminację 1-1. Jest Polak. Polak w krzaku! No właśnie, nie ale Ning blisko, Ning blisko i ma do dyspozycji również tego elementa, więc on na tej ścianie może szansa. Przylecieć bardzo szybko. Wychodzi Jankos, ale nie trafiony ekspozycja! Nie wyszło to w ogóle! Przylecieć bardzo szybko, wychodzi Jankos! Potem można one-shota. To dzieje, zobaczmy. Będzie w tym... No właśnie, czy Jankos będzie próbował się zrehabilitować. Udało mu się zatrzymać Inga, to jest bardzo ważne. Jest kurtyna. Jest już bezpieczny. Ale jest też Ruki, nie ma. Oczywiście pojawia się Ruki. Czy tych obrażeń starczy? Widzimy kolejne rakiety atakują Baolana, który asekuruje dwóch zawodników Invictus Gaming, więc zaraz do tego wrócimy, bo Wunder widzimy naciskany przez trzech zawodników Invictus Gaming. Tu może paść wieża, ale fala się kończy. Udaje się oczywiście Rukiemu zgarnąć eliminację. Dodatkowo prawdopodobnie upadnie za chwilę pierwsza struktura. To musiało się tak skończyć w momencie, w którym Perks szedł na rzekę, widziany przez całą długość tej rzeki. Może to jest zagranie. Zobaczymy, czy uda się wyłapać Jackilowa. Te punkty zdrowia bardzo szybko spływają i widzimy, że on nawet nie chciał tam marnować swojego Summerspella. Wiedział, że nie wyjdzie z tego w jednym kawałku. Ja bym nawet G2 wziął Kajsę. Wziął coś, co potrafi się odpalić. Dlaczego nie? Myślę, że to by totalnie zmieniło obraz gry. Zagrany na środku. Schodzi tutaj również The Shy. Schodzi duet. Wiemy, że ma ogromne obrażenia. Perks zdaje się w walkę. To może być błąd. Czy uda mu się wykluczyć Ninga? Na to wygląda. I wyszedł z tej sytuacji cało, co jest wspaniałe. Teraz proszę, dodatkowo Wunder również nacisnął mocno na Rukiego, a więc... Dolna wieża padnie? Chyba upadnie, tak mi się wydaje, że tutaj kilki dobiją. Co więcej, dwa zabójstwa trwają na kontro G2. Uratowali turret na midzie, no sporo odzyskali. Zobaczcie, że przewaga stopniała do 2000. Tam jest... I mam wrażenie, że to się może tutaj jednak już nie powtórzyć. I widzimy od początku, jak The Shy... No... Te obrażenia... On jeden na dwóch właśnie, gra, tak naprawdę. Tak, on jeden na dwóch praktycznie wyjaśnił G2. Jeszcze oczywiście beczka od Jankosa tam. Shy naprawdę wygrał. The Shy, okej. Okay, no. Shy oczywiście się zawsze kojarzy z zawodnikiem z Korei, tak? Więc tak, ja no, to będę mylił. Shy'a czy to od Rukiego? To Gragas taki jest teraz. Szybko na stanie i łatwo... To jest obrzydliwe. I dodatkowo jeszcze Wunder. Ale to może być gonitwa. No, zobaczymy, Shy nie ma błysku. Ale The Shy czuje się tutaj bardzo pewnie. Zobaczcie, co on robi z Perksem. Będzie musiał tutaj Perks upaść, nie ma najmniejszych wątpliwości, więc on się rozsiada na tej mapie, w tym samym czasie Ruki kończy dzieło swojego toplanera. O! Czy upadnie? Nie. Udało mu się wyskoczyć Arcane Shiftem i teraz
Wadid na szczęście uratował swojego marksmana, ale było blisko, aby Deshaim gdzieś dosięgnął go. Tylko nie muszą pomyśleć. Czy to będzie kolejna eliminacja? Pojawia się jeszcze Ning, który odcina i zabezpiecza to zabójstwo. Nie ma o czym gadać. 4-1-0. Nie ma o czym gadać. G2 musi totalnie zmienić swój plan na tę serię. To jest moment, w którym wkracza SOAS. A, czekajcie, nie znam. Ale chwileczkę. I widzicie problem. Zobacz, ale zobacz. Może to jest jakiś pomysł teraz dla G2. Świetnie zagrany ultimate od Jankosa i udaje się wyeliminować już dwóch zawodników. Gaming, ale pojawia się Deshai z tymi obrażeniami, z tymi obrażeniami. Wadid ratuje Jankosa, ale nie, ci dalej naciskają. Jeszcze Ruki będzie próbować swoich sił. Czy on tam wyrywa Jankosa? Udaje mu się już wyeliminować Wadida. Jest zagrany, oczywiście The Culling. Kurtyna zagrana i widzimy Ruki, czym to przeżyje, na to wygląda tam. I po prostu wchodzi na autoatak i zabija pes. Na pewno ja dalej uważam, że ten Jace powinien być zwanowany. Nawet nie chodzi o Aproxa. Zmienić na tyle styl gry, że nagle gra to oczywiście dookoła dolnej linii. Nie ma takiej możliwości, jakaś Lissandra w wykonaniu Perksa na przykład przeciwko takiej LeBlanc zagrać się, że czymś silnym dookoła dolnej linii. Boję się, że jeżeli zagrasz dwie bardziej defensywne linie i będziesz grał pod bota, to że Invictus Gaming po prostu nie będzie grał grupować. Nigdy. Że po prostu zagrają jeden czy jeden, czy zniszczą w swoim własnym stylu. No dobra, to się nie da, ja wychodzę. Gadu, ale widzimy, że Jankos i Wadid na plecach, a naciskają na Jekyllowa. Czy to się uda? Ta akcja na to wygląda, upada Marksman drużyny Invictus Gaming, ale Wadid musiał również przypłacić to eliminacją. Nie zobaczymy go przez najbliższe 30 sekund na ich konto, a więc przewaga w złocie również rośnie. No i mamy wejście od Baola na Ning, tam dorzuca swoje obrażenia na Jankosa. Czy on to wytrzyma? Nie, Deshai wyjaśnia sytuację. Nie, tutaj, nie wiem. Ta gra jest bliźniaczo podobna. Wow. Czy oni są w stanie to skończyć? Na pewno uda im się zniszczyć. Oj, Deshai, uciekaj, Jarnan, uciekaj! Jarnan teraz... Gdzie bestia? Idę bestia! Połowa punktów zdrowia od jednego shotblasta. Jeszcze jest shot barastu. Jekyllow już... Patrz, jeszcze goni! ...ze swoim teleportem. I zobaczymy, czy oni będą chcieli naprawdę... Deshai to trafi. W 25 minucie widzimy, że Wunder jeszcze próbuje powstrzymywać Deshaia. Naciska na niego Perks, ale pojawia się tam również Baolan. No i wykluczony teraz midlaner drużyny G2. Ale Ruki też ma problem. Ruki dał się wciągnąć w walkę, niekorzystną dla niego. Ta wieża od Nexusa wciąż stoi. Wunder ma teleport. Może jakimś cudem. 25 Wunder tysięcy, ma 3000. Mniej niż... Ma mniej niż Wadid. Ojej, wygląda to trochę. To jest komedia. Tak, z takim wynikiem Ning skończy. Może jeszcze zdąży go nawet poprawić. Widzimy, Deshai teraz naciska na Perksa i radzi sobie z tym całkiem nieźle. To będzie koniec, to będzie koniec G2 w tej kolejnej mapie. Perks jeszcze tu się trzyma, próbował nacisnąć na Jekyllowa, ale to się nie udało. Wieża upada, zostaje tylko Nexus do wzięcia. Szanowni Państwo, to będzie 2-0 dla Invictus Gaming, a więc G2 ma teraz ostatni dzwonek, żeby się obudzić. No cóż, tutaj naprawdę... Totalna zmiana stylu gry może tylko i wyłącznie uratować G2. Przypomniał mi się kiedyś, grałem taki turniej, gdzie SebeKix grał na mnie, Jace'em. Mhm. Ja na dolnej alejce ledwo wyniuchałem nos z nad tafli jeziora i już dostałem bombę. Więc to na pewno tak się czułem zawodnicy G2. I pytanie, czy się obudzą. Dzwonek... Co? Ja mylę dzisiaj słowa, budzik dzwoni. Słuchaj, Dawid, mogę ci powiedzieć jedną bardzo prostą zasadę. Jak dla mnie G2 to jest baton. Baton dla zawodników IG. Podchodzi Ruki, obiera sobie z tego papierka, wyciąga tego batona i on go je. I obawiam się, że tu już nie zostało nic w tym papierku. Nie, teraz ale... to już go zwiną i wyrzucą. Nie, bez przesady. Humorki nie są złe. I nie zmienia się nic. Tak, popijana jest woda na Jankosa, czyli tak od boku. Wiesz, nie zbieramy krowy, jest tak od boku pita woda. To też było pytanie na Twitterze pod hashtagiem Wolscy z Polsatem. Ja powiem, że może tego brakuje Jankosowi, żeby się napić tej wody od boku? Myślisz, że próbował od boku? Ty, Paweł, miałeś inną teorię, pamiętam kiedyś, żeby nie wody się napić, tylko przemyć nią twarz w przerwie. Oczywiście. Można... Uuuu! I spokojnie tutaj chłopcy i dziewczęta przed telewizorami oraz w internecie, przed monitorami lub też telefonami w ubikacji na przykład, co często mi się zdarza. Nie denerwujmy się, na spokojnie. Z tego co widzimy jest Braum Kai'Sa. Nie jest to najsilniejszy duet. Wchodzi Perks agresywnie i no, Ruki musi tego Klęsa spalić prawdopodobnie na W, prawda? Potem dostaje ulti od razu. No szybkie paluszki trzeba mieć, tutaj Perks myślę, że ma. Wygląda mi z twarzy na takiego, co ma. Ty, Pawku, jesteś bardzo dobrym przykładem, szczególnie twoja drużyna ostatnio w Ultralidze, że Lissandra działa na LeBlanc. Ten matchup... Pomidor, słuchaj, powiem tak, i tu podoba mi się wybór ich postaci. Wydaje mi się, że nie ma tego Jace'a,
i powiem ci szczerze, że lepiej to wygląda jak dla mnie. Esja dla Perksa, bo teraz schodzi z Jankosem, dość interesting. Ale jeżeli złapią teraz Ninga, no to może być bardzo ciekawie. Jest Perks, wejście od Perksa, wyłapany Ning! To jest pierwsza krew dla naszego Michała. Marcina, przepraszam, dla naszego Marcina Jankosa, tak jest, udało się, pierwsza krew, czy oni na tym skończą? G2 idą jeszcze po Deshaya, jest doskok od Jankosa, to będą dwie eliminacje już na sam początek gry. Chyba lepiej nie mogli sobie tego wymarzyć. Nie mogli sobie lepiej wymarzyć i wiemy, że G2 jest w stanie z tego typu akcji potem dużo wyciągnąć. Przejścia przez Rookiego. No i zobaczymy, teraz Ruki bez mechanizmu escape'u, ale pojawia się Vaolan, może jest się teraz Jankos. Bardzo ciekawie, Perks zignajtowany i widzimy Ruki rozpaczliwie. Nie trafił do Perksa, ale doskakuje do niego Jankos. Nie, ten będzie już bezpieczny. Wycofał się, więc nie tym razem. Tym razem nie. Jaka komunikacja, to była beznadziejna, to aż głowa boli. Vadid wyrzucił przeciwnika do Jankosa, który musiał zagrać hookshot do ściany obok siebie. Zamiast tego zagrał przez całą linię. Czy widzisz szansę, że Jankos myślał, że wróci Ruki do swojego klona? Dlatego tak zagrał? Ale zobaczmy. Nie, bo był efekt CC jeszcze. Dobrze byłoby wyczyścić tamtą wizję. Ale strach paraliżuje ręce. Nie można. Perks ma błysk. Pojawia się tutaj Deshaya, jest również Jankos. Reportacja jak Wundera. Ta sytuacja się rozwiąże, za chwilę pojawi się również Wunder. Sporo obrażeń od Rukiego, on będzie w stanie wykluczyć midlanera drużyny G2. I Wunder teraz atakowany przez Ninga i Deshaya. Jak ta sytuacja się już wykluczył Ninga, naciska teraz na Deshaya, pojawia się Vaolan, ale jest trochę za późno. Obawiam się jeszcze. Gotujesz zagrania. Co myślisz o tym? Wymaga umiejętności. No Deshaya nie ma umiejętności ostatecznej. Kolejny pomysł od Jankosa, by wejść Deshaya. Ten ratuje się swoim błyskiem, ale widzimy, że Wunder głęboko jest Ning, jest Ning. Kolejne obrażenia i pojawia się Ning. Jankos nie zdążył. Nie, był tam Ignite, a więc wykluczony. Top laner drużyny Invictus Gaming, ale teraz na celownik wybrany jest Perks przez Dukiego i on robi tam całkiem sporo obrażeń. Perks będzie musiał się wycofać swoją lodowcową ścieżką. Może tutaj nawet udałoby się zaczaić. Czy zdecyduje na ten ruch, to może być dla niego bardzo zle. Proszę bardzo, popełnił. I to jest zrobił to, co Jankos z tej pierwszej mapy gra gasę. To jest turka finału na RNG. Pasowany dookoła tej kamieni. Dobrze, jest ten Herald, jak wspomniałeś, Janku. Tak, jest mało czasu również na Perksa, czy oni zdążą go wyłączyć? Jeszcze nie, na pewno Rukiemu brakuje many. Ale dolna linia też wzięta, więc teraz ja bym chciał, żeby G2 zawalczyło tutaj. Tak, nie ma żadnego powodu, może Kiara nim zejść stamtąd. To jest fatalny Herald tak naprawdę. Widzimy, Perks bardzo długo go przetrzymuje, a pada tutaj jeszcze Jankos, jest trzech zawodników Invictus Gaming. Czy oni powstrzymają szarę? Jest może to się uda, już wykluczony Perks przez Ninga i teraz wykopany jeszcze Wally. Ale nadchodzi Wunder. Ruki już nie ma zupełnie many, pojawia się Wunder. Czy on to wyjaśni i na to wygląda? Już jest pierwsza eliminacja na midlanerze drużyny Invictus Gaming. Następny był Jackie Love, który powędrował do Jankosa i na szczęście udało się. Koniecznie smog z tego. Heralda. I zobacz, Mil i Relia, jeżeli chodzi o Ultimate... Ale jak to się stało? Jakim cudem IG z tego smoka bierze? Przegrali walkę, a tutaj nagle G2 rozprasza się po całej mapie. Dla mnie jest to zaskakująca sytuacja. Perk bardzo ładnie zagrał na środek. Ten środek będzie blokował G2 i proszę bardzo, jest Jankos. Bardzo ładne, klasyczne, książkowe zagranie. Zobaczcie, czy na tej fali uda się wziąć. Jest wejście w Rukiego. Właśnie, ten już atakowany przez Ninga, ale to Ning ogrywa teraz Marcina. No i ten musiał nawet wpaść, wieża. Ale będzie wieża? Nie, nie uda się jeszcze. Jeszcze nie ten moment. Widzimy, że teraz Jarnan mocno naciskany. Na szczęście wychodzi z tego ultimate'a Vaolana, ale wciąż Vadi zostaje z tyłu. No i musi upaść. Zachłanność! Poświęcił się to Vadid, ale to było po prostu głupiej. To... No ale na razie nie ma wokół czego grać. Tutaj chociaż coś kombinuje. Czyżby zdecydował się na wejście Jackie Love'a. Zestunowany Jackie Love. Czy widzimy, że Vaolan poci się straszliwie, żeby go jakoś tam ochronić i udaje się wykończyć Wundera. Nie tak miało być, ale widzimy, G2 odpowiada ogniem. Już upadł Ning i Jackie Love będzie następny. Tak jest, zabójstwo powędrowało do Kiernana, ale Ruki odpowiada i Jankos. Co to było? Udaje mu się przeżyć! Udaje się przeżyć Jankosowi po tej wymianie, pojawia się Deshaya. To może się skończyć źle dla Jankosa. Musiał upaść w tej sytuacji, ale walka jeszcze się nie rozwiązała ostatecznie. Deshaya mocno teraz naciska na Perksa i Kiarnana. W tym samym czasie Ruki będzie wyłączać Vadida. Tak to się dzieje. Kiarnan też upada, a więc ostatni zostaje Perks na polu walki. Widzimy, że Ruki wciąż ma na niego ochotę. Tak samo Deshaya będą próbowali, ale... Udaje się Perksowi wyjść. Stracił błysk i proszę bardzo, drugi smok ognisty, tak. Jankos tam próbował, ale nie udało się i teraz on będzie walczyć, ale to jest dobra walka. Perks udaje się już wyłączyć Ninga, pojawia się Jackie Love i Wunder teraz w idealnym momencie
Zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Są kolejne obrażenia od Jackilowa, który czuje się całkiem bezpiecznie. Ruki wychodzi, ale widzimy, że to G2 ma w tym momencie... Ale co zrobił? Deshai! To ogromne ilości obrażeń, to jest coś, czego G2 na pewno się nie spodziewało. No i widzimy kolejne dwa trupy. No i Ruki dalej naciska. Udaje mu się wyłączyć teraz Perksa. Zostaje tylko Wunder i Jankos, którzy muszą się ratować przed ogniem, który serwuje im teraz Jackilow. Było tam bardzo blisko, a również oni by upadli. Pytanie, czy to jest 3-0? Bo tak. Wydaje mi się, że chyba G2 było spóźnione na tego smoka w ogóle. Oni na tym etapie mogliby spokojnie powalczyć. Nie podoba mi się to, że Wunder tutaj moim zdaniem wszystko poszło baolana. Cały czas trzymać flankę i grozić rywalom. Tak. A zamiast tego, zobaczcie jeszcze raz, co robi Deshai. To jest po prostu piękne. I chyba musi być MVP. Victus Gaming robi coś, o co prosiłeś, Fryderyku, od pierwszej mapy, żeby wreszcie zrobili tego barona i nie puszowali bez barona. I czy Jankosowi teraz uda się? To jest ostateczne wejście! Nie, tym razem, niestety! Marcin Jankos Jankowski, król złodziei, pozycji Wunder musi też oddać swoje berło, bo nie zabiera barona. Invictus Gaming coraz mocniej przyprezentowuje porażkę G2 w tych półfinałach. Oj, tutaj Wunder berło, to Invictus Gaming może co najwyżej pucować, bo nie ma ucieczki chyba z tej sytuacji w bazie przeciwnika. Ajaj. Bardzo smutny widok, chociaż on... Nie. Kolejny inhibitor, drugi jest niszczony. Widzimy, że do trzeciego będzie trochę dalej, bo jeszcze stoi zewnętrzna wieża. Czyżby to miała być jakaś odpowiedź od Jankosa? On tutaj próbuje jakoś pozaczepiać Deshaia. Ten przeskakuje przez ścianę. Jest cała piątka zawodników G2. Oni będą próbowali jeszcze rozpaczliwej walki, ale wyłapany Valiant bardzo szybko upada. Na celownik brany jest teraz Perks, zagrany Frozen Tomb, więc on jeszcze chwilę tam postoi. Oni próbują Kjarnan. Udaje mu się wykluczyć supporta drużyny Invictus Gaming i Ning również upada. Ale teraz Jackilow ze swoimi obrażeniami i nawet Perks nie jest w stanie tego powstrzymać. A i ten Void Seeker było bardzo blisko, aby Marksman nie odpuści. Invictus Gaming jeszcze zgarnął kolejną eliminację. Szuka Perksa. Zaraz zobaczymy, czy gdzieś tam go wyrwie, ale to było bardzo niefortunne zagranie z jego strony. W tym samym czasie Ruki i Deshai przyspieszają tę rozgrywkę. Zobaczmy, że oni... Przyspieszają, to ładnie powiedziane. Myślę, że jeżeli bierzesz już pierwszą wieżę od Nexusa, to rozgrywka jest relatywnie prędka. Koniec chyba. Czy to mogą być takie mistrzostwa świata, gdzie drużyny zachodnie, trzy w półfinałach i nagle wygrywa IG całość, bo tutaj wygląda i bardzo przykro. Panowie, zbliżamy się już do końca tego spotkania. Widzimy ostatnią walkę teraz ze strony Invictus Gaming. Pierwszy półfinał rozwiązuje się na naszych oczach. Oni mocno naciskają. Jeszcze Wunder tam próbuje kupić trochę czasu, ale to wszystko na nic. Obrażenia się sypią zarówno od Rukiego, jak i od Jackilowa. Już czterech zawodników G2 upada. No i to będzie koniec. To jest 3-0 dla Invictus Gaming, a my musimy pożegnać w tym turnieju Jankosa. Niestety G2 odpada z Mistrzostw Świata, ale zaszedł niesamowicie daleko. Zobaczmy, że nikt nie spodziewał się po tej formacji, że będą w stanie ogrywać po tym szalonym zwycięstwie w ćwierćfinale. Dostarczyli nam tylu wspaniałych emocji i naprawdę powinniśmy być im wdzięczni za to. Ale dalej jest mi szkoda, że znowu Jankos 0-3. To jest turniej Rukiego. Po raz pierwszy nie ma Fakera, tego zawodnika, który był dla Rukiego idolem, który był dla niego ikoną League of Legends. Po raz pierwszy nie pojawia się na turnieju międzynarodowym od wielu lat, od 2014. Ruki ostatni raz na mistrzostwach był w 2015. Podziękujmy G2 za wyeliminowanie RNG. Tak, tak, za podkręcenie atmosfery. Bo no ja się cieszę, że mamy więcej emocji, bo myślę, że RNG prawdopodobnie wygrałby z Invictus. Komentowali dla Państwa Fryderyk Veggie Kozioł, Tomasz The Fake One Milaniuk, ja jestem Jan Pisofior Pajchrynkiewicz i to był Triple Cast, a tymczasem oddajemy głos naszym ekspertom.